W tym odcinku zarządzania ryzykiem zakładu ubezpieczeń rozwiążemy zadanie ze zmianą środków własnych. Jest to przyjemne zadanie, które pokazuje, jak zmiana rezerw e, wpływa i założeń wpływa na to, ile mamy środków własnych. Spójrzmy, jak wygląda zadanie. Mamy firmę ubezpieczeniową, która na koniec 2021 roku wyznaczyła pozycje bilansowe e, następujące. Wartość najlepszego oszacowania, czyli Best Estimate w wysokości 200. Margines ryzyka, policzony standardowym kosztem kapitału 6%, równe 15%. Policzyła też kapitałowy wymóg wypłacalności równe 90% oraz wyznaczyła wielkość środków własnych na poziomie 100%. W tym zadaniu nie ma ani przez sekundę mowy, jak wygląda strona aktywna naszego bilansu. Firma wykorzystuje formułę standardową. To jest taka dodatkowa informacja, która przyda nam się w kontekście, pewnie, wyliczenia risk margin. Na rynku finansowym obserwujemy płaską stopę w dowolną od ryzyka na poziomie 2%. Wartość najlepszego oszacowania, które uwzględnione jest przepływy pieniężne, które są tam uwzględnione, to 100 z tych 200 pochodzi z przepływu pieniężnego w roku 2022 na koniec, na koniec tego roku. Czyli z 200, 100, zdyskontowane 100. Jest naszym przepływem pieniężnym na koniec roku kalendarzowego, który ma nastąpić. Na koniec roku 2022 okazuje się, niestety, że to oczekiwanie, że ten przepływ będzie 100, jest nieprawdziwe i w rzeczywistości realizuje się przepływ pieniężny w wysokości 150. Na tej podstawie aktuariusz dokonuje korekty swoich założeń i mówi, że Zarówno najlepsze oszacowanie, jak i kapitałowy wymóg wypłacalności musi być o 25% wyższy niż gdyby ten przepływ pieniężny był zgodny z planem. I teraz, jakie mamy rzeczy do zrobienia? Po pierwsze, mamy wyznaczyć wartość najlepszego oszacowania na koniec 2020 roku, czyli rok po pierwszej dacie bilansowej. Mamy wyznaczyć margines ryzyka na ten sam koniec 2022 roku. Mamy wyznaczyć wielkość środków własnych na koniec 2022 roku, przyjmując założenie, że aktywa lokowane są w instrumenty wolne od ryzyka. I mamy też na koniec pokazać, że znamy się na rozkładzie normalnym, czyli mamy powiedzieć, jaki, jaki okres nawrotu ma nasz przepływ pieniężny 150, jeżeli założylibyśmy, że ten przepływ pieniężny jest z rozkładu normalnego o odchyleniu 30. Przejdźmy do rozwiązania tego zadania. Zacznijmy od najlepszego oszacowania. Przypomnijmy te dane, które nam będą potrzebne, czyli mamy wyznaczyć wartość najlepszego oszacowania na koniec 2022 roku, więc przypomnijmy wartość najlepszego oszacowania na koniec 2021 roku, to jest 200. Wartość przepływu pieniężnego z perspektywy 2021, który miał, ma Najlepszą mają nastąpić w 2022 to 100 i ten przepływ ma nastąpić na koniec roku. I na rynku finansowym mamy zaobserwowaną płaską strukturę procentową, strukturę stopy procentowej i ta stopa wolna od ryzyka wynosi 2%. Dodatkowo, jak pamiętamy, tam następuje większa wypłata niż się spodziewaliśmy, więc aktuariusz koryguje swoją wycenę i podnosi rezerwy ponad standardowo 25%. Przepiszmy to, co wszystko tutaj przeczytałem, na wzór, na cenę, na wartość najprzeoszacowania na koniec 2020 roku. A więc, tak. Najprzeoszacowanie na koniec 2022 roku będzie się równało naszej wartości najprzeoszacowania w 2021 roku, czyli 200, z rolu forwardem stopy procentowej, tak, żeby wykazać wartość na koniec 2022 roku, czyli przemnażamy przez 1 plus 2%. Odejmujemy od tego ten cashflow, który był oczekiwany, czyli 100. Cały czas teraz jesteśmy w perspektywie końca roku 2022, więc nie musimy tego cashflowu dyskontować ani mnożyć przez jakąś stopę procentową. No i zamykamy nawias i przemnażamy to, co by wyszło przez dodatkowy narzut, który zrobił aktuariusz w wysokości 25%. Więc ostatecznie otrzymujemy 130%. Co zrobiliśmy? Po prostu... Otworzyliśmy zdarzenia, nazwijmy to, gospodarcze, aktuarialne, które się, które się zrealizowały. Nie zrobiliśmy tutaj żadnej wielkiej matematyki, tylko faktycznie przesuwaliśmy w czasie, czyli usuwaliśmy dyskonto, robiliśmy ten roll forward, odejmowaliśmy cash flow, dodawaliśmy ten dodatkowy poziom, który dorzucał aktuariusz. Więc nic strasznego. Podobnie, wbrew pozorom, będzie też z marginesem ryzyka, który mamy wyznaczyć na koniec 2022 roku. Dla przypomnienia w zadaniu jest powiedziane, że mamy margines ryzyka równy 15 z standardowym kosztem kapitału 6%, mamy kapitałowy wymóg wypłacalności równy 90 i że na rynku finansowym stopa procentowa wolna od no, ryzyka się nie zmienia w porównaniu do końca 2021 roku. Przypomnijmy więc sobie, z, 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 jaki jest wzór na, naszą, na nasz risk margin? Tutaj jeszcze, przepraszam, jedno założenie, czyli tutaj też wymóg kapitałowy ma być powiększony o 25% w stosunku do tego, co planował aktuariusz z perspektywy 2021. Risk margin to jest koszt kapitału zdyskontowanych wszystkich przyszłych naszych wymogów kapitałowych. Czyli jeżeli przesuniemy się o jeden rok, z końca 2021 na koniec 2022, to będziemy mieli o jeden wymóg kapitałowy, w cudzysłowie mniej, do policzenia w przyszłości. Pod warunkiem, oczywiście, że nie mamy tutaj do czynienia z nowym biznesem, ale rozpatrujemy rezerwy, rezerwy w runoffie, więc nie ma to miejsca. Co to znaczy dla naszego wzoru? Wbrew pozorom, bardzo będzie on podobny do tego, co zrobiliśmy z best Estimate. Em. Nasz risk margin to będzie. Nasze 15, czyli nasz margines ryzyka na koniec 2021 roku, przemnożony przez roll forward stopy procentowej, czyli 1 plus 2%, i odejmiemy koszt kapitału wymogu wypłacalności, który był w pierwszym roku, czyli 90 razy 6%. I to wszystko przemnożymy, tak, by dodać ten dodatkowy margines, ten dodatkowy narzut, który dał aktuariusz w wysokości 25%. Ostatecznie procent. Ostatecznie wylądujemy na 12,3%. 175. tysięcznych. Jedziemy dalej. Wiemy już bardzo dużo, bo wiemy. A, jaki, jakie są nasze. Jaki jest nasz rozwój a, rezerwy, jaki jest nasz rozwój risk marginu, a, Więc teraz będzie nam prosto wyznaczyć wielkość środków własnych na koniec 2020 roku. Nasza zmiana środków własnych. W tym wypadku, gdzie. Pokazane były tylko wybrane pozycje bilansowe, jest następujące. Zmiana środków własnych będzie to zmiana najlepszego oszacowania, zmiana risk marginu, będziemy musieli odjąć wypływy pieniężne, czyli ten cash flow, który wypłynął, i będziemy musieli dodać wynik z inwestycji, który mamy na środkach własnych. Dlaczego tylko na środkach własnych? No bo z jednej strony będziemy mieli wynik inwestycyjny na aktywach. Z drugiej strony, na zobowiązaniach będzie mi rol forward. Odpowiedziane jest, że tutaj mamy, że akty są lokowane stopą wolną od ryzyka, więc ten element e, rezerw równy elementowi aktywów będzie się zachował podobnie, więc on się będzie negował. Zostanie nam tylko Investment Income z, tego nad, z tej nadwyżki aktywów nad zobowiązaniami, czyli z tych środków własnych. Wykorzystajmy więc to, co wszystko wiemy. Czyli tak, znamy najlepsze oszacowanie na koniec 2021. Na koniec 22. Znamy rysk Margin na koniec 21, na koniec 22. Wiemy, jaki był cash flow w 2022. Wiemy, jakie były środki własne. Wiemy, jaka jest stopa wolna od ryzyka. Wszystko wiemy. Więc teraz pozostaje nam tylko dodawać i odjmować. Czyli od 200, czyli w początkowej rezerwy, odejmujemy nową rezerwę 130. Od pierwszego rysk Marginu na koniec 2021 roku odejmujemy. Risk margin po roku 12 375. Odejmujemy cash flow e, prawdziwy, który nastąpił 150 no i dodajemy wynik inwestycji na 102%. Ostatecznie okazuje się, że nasza zmiana nasz, nasz środków własnych jest dosyć drastyczna, bo wynosi minus 70,375 no to nasze środki własne to będą środki własne na początku po dodaniu zmiany środków własnych, czyli od 100 będziemy musieli odjąć 75 375 tysięcznych. I otrzymamy 24,625 tysięcznych. Pozostanie nam tylko ostatni fragment d kiedy mamy dla przepływ 150 powiedzieć, jakie to jest, jakie jest prawdopodobieństwo jego zrealizowania takiego scenariusza, jeżeli odchylenie. Wynosi 30, czyli nasz cash flow miał wartość oczekiwaną 100 i odchylenie standardowe 30, więc teraz wystarczy policzyć sobie prawdopodobieństwo, że nasz cash flow jest większy od 150. No to tutaj dokonujemy tej tradycyjnej zamianki, żeby przesunąć średnią i wystandaryzować odchylenie standardowe, i otrzymujemy ostatecznie, że nasz, nasz cash flow jest, ma prawdopodobieństwo 4,78%. No i pytanie, jaki to jest scenariusz, czyli jaki jest okres nawrotu, no to dzielimy tę wartość jedynkę przez tę wartość i okazuje się, że taki cash flow zdarza się raz mniej więcej na 21 lat. Rozwiązaliśmy razem zadanie o zmianie środków własnych. Co jest ważne, żeby zapamiętać, to to, żeby faktycznie opisywać przy tych zmianach te zdarzenia. Aktuarialne lub realne cashflowy, które nastąpiły. Nie ma tutaj co wymyślać jakichś bardzo górnorodnych elementów, tylko trzeba faktycznie popatrzeć, co odejmujemy, co się przesunęło w czasie, czyli musi zostać powiększone o stopę wolną od ryzyka, jakie założenia się zmieniły. Tylko tyle i aż tyle. Zapraszam też na inne odcinki zarządzania ryzykiem z okładu ubezpieczeń, zarówno podstawy zarządzania ryzykiem, jak i zarządzanie ryzykiem metodami ilościowymi.